Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Małgorzata Kozak z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i drugi gość, niezwykły, Opoludek, którego zabrałam, pani Małgorzacie, bo on jest tak miły i przyjemny do przytulania, do spania. Kto nie pamięta, kim jest Opoludek, co symbolizuje i jaką ma misję, to opowiemy o tym za chwilę, ale zaczniemy od tego, że coraz więcej dzieci, niemowlaków pojawia się. W naszym mieście i nie tylko, które mają problem z adopcją. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego nie ma rodzin zastępczych? No to właśnie nikt na tym temacie bardziej się nie zna niż pani Małgorzata. Witam serdecznie. Ja ostatnio widziałam właśnie bardzo dużo wręcz postów, ogłoszeń, że poszukujecie rodzin zastępczych dla niemowlaków. Wiadomo, że niemowlaków przybywa, bo to już jakby potwierdziłyśmy, jest coraz większy problem z wyadoptowaniem takich małych dzieci, dopiero co narodzonych, gdzie kiedyś było zupełnie inaczej. No i jest problem z tymi rodzinami zastępczymi, gdzie wiadomo, że to się wiąże z ogromnym trudem, no bo taki niemowlak nie może trafić do domu dziecka, ale taka potencjalna rodzina zastępcza no musiałaby być skłonna do wielu wyrzeczeń. Co im oferujecie tak naprawdę, żeby to, no nazwijmy to... Dość brutalnie, ale żeby to też było dla nich atrakcyjne, że oni mogą poświęcić się temu dziecku, nie popadając w jakieś problemy finansowe, egzystencjalne dla reszty rodziny. My rzeczywiście poszukujemy od wielu lat miejsca dla dzieci, które nie mogą być wychowywane przez swoich biologicznych rodziców z różnych powodów. Czasem są to dzieci porzucone, czasem sąd ogranicza prawa do sprawowania opieki tym, rodzicom biologicznym, ale ostatnio rzeczywiście mamy coraz więcej małych dzieci, dla których szukamy czasowego bądź na stałe domu. Wynika to z faktu, że no, jak gdyby zatrzymała się adopcja. Rzeczywiście. Kiedyś była kolejka rodziców, którzy czekali na dziecko, żeby je zaadoptować i oczywiście wszyscy chcieli adoptować w pierwszej kolejności przede wszystkim dzieci małe. Dlatego my nie mieliśmy takiego problemu z poszukiwaniem miejsca w pieczy zastępczej dla Małych dzieci, dopiero co narodzonych, noworodków. Natomiast w tej chwili jest taka sytuacja, że kobiety no, rzadziej decydują się na swoje dzieci, ale też spadło zainteresowanie adopcją. A to sprawia, że coraz więcej tych mm, małych dzieci, dopiero po urodzeniu, jest oddawanych, po prostu że matki ich nie chcą, bo to jest też w tej chwili duże nasilenie tego problemu. Przyczyny są różne. Czasem wynika to z faktu, że matka po prostu to dziecko porzuciła, bo na przykład nie czuje się gotowa, żeby sprawować opiekę, albo ojciec dziecka jest nieznany, albo niechciany i to dziecko jest porzucone na terenie już szpitala i bez względu na to, skąd ta matka przyjechała, my mamy w Opolu szpital położniczo-ginekologiczny, no to takie dziecko pozostawione w szpitalu przypisane jest naszemu miastu zgodnie z ustawą o wspieraniu rodzinnej i systemie pieczy zastępczej i my jako gmina musimy znaleźć miejsce w rodzinie zastępczej dla takiego dziecka i to jest bardzo trudne. W tej chwili jest już taka sytuacja, że my wywozimy dzieci, no, daleko od Opola, nawet na Mazurach mamy rodzinę, która przyjmuje... W tej chwili jest dziewięcioro maluszków. W tej chwili mamy dziewięć postanowień wobec małych dzieci, dla których szukamy rzeczywiście miejsca. To są miejsca. niemowlaki. Niemowlaki, to szukamy, no, jest dziecko roczne, półtora roczne, szukamy miejsca, no, w całej Polsce. Ale to jest taka sytuacja w ogóle w naszym kraju w tej chwili. No, weszła w życie też ustawa Kamilka i dopatrujemy się też tutaj przyczyn, bo wcześniej no, do rodzin taki. Na czym polega ustawa Kamilka? przypomnijmy? Ustawa Kamilka no, spowodowała, że sądy bardzo szybko wydają postanowienia o um, ograniczeniu bądź pozbawieniu praw rodzicielskich. Częściej ograniczone są prawa rodzicielskie, czyli jeszcze ci rodzice biologiczni dostają od sądu jakąś szansę. Natomiast dziecko no, trzeba umieścić właśnie w pieczy zastępczej i to jest nasze ustawowe zadanie. Kiedyś jeszcze sąd się wahał, do rodziny trafiał asystent rodziny, trafiał kurator. Teraz sądy widzimy, że szybciej reagują, no, bo ta sytuacja z Kamilkiem myślę, że pokazała, że nie, no, nie, nie można zwlekać i lepiej no, dmuchać na zimne. A z Pani doświadczenia już wieloletniego w tym temacie? Te rodziny zastępcze, gdzie trafiają te dzieci, jak dużo dzieci tak naprawdę udaje, jak wielu dzieciom udaje się wrócić z powrotem do swoich rodzin po pobycie w tych rodzinach zastępczych? No bo, jakby, to jest to okno dla tych prawdziwych, biologicznych rodziców, że mogą pokładać sobie życie i mogą to dziecko jeszcze wziąć do siebie i ułożyć wspólne życie na nowo. I jak to wygląda mniej więcej statystycznie? Czy to się udaje? No, statystycznie to wygląda smutno, bo to jest niecałe 5% powrotów. Czasem zdarza się, że dziecko wraca, bo w ocenie sądu rodzice no, są po leczeniu odwykowym, podjęli zatrudnienie, więc wszystko wskazuje na to, że będą prawidłowo funkcjonować i dziecko wraca z rodziny zastępczej do swoich rodziców biologicznych. No ale po dwóch latach rodzice już nie piją, ale zaczynają na przykład wchodzić w inne uzależnienie, i dziecko ponownie trafia do placówki. Znaczy, jak? Dzieci do 18 roku życia zostaje, no chyba że wcześniej idą do adopcji. To jak to jeszcze wygląda na przykład proceduralnie? Bo załóżmy, że ktoś się decyduje na rodzinę zastępczą dla niemowlaka, gdzie nie myślał wcześniej o adopcji, chce po prostu pomóc. Ale jednakowoż no zdarza się tak i zdziwiłabym się, gdyby się tak nie działo, że te rodziny zastępcze zakochują się w tym dziecku. Więc jak proceduralnie później wygląda to, czy one mogą zostać opiekunami prawnymi, pełnoprawnymi? I jak długo trwa ten proces? Adopcyjny w tym momencie. Rzeczywiście tak jest. Rodziny, które przyjmują do pieczy zastępczej, czyli jak gdyby na chwilę małe dziecko, to są rodziny, które są przeszkolone, sprawdzone, spełniają wszystkie kryteria, czyli są to rodziny przygotowane, bezpieczne, miejsca dla tych dzieci. I często rzeczywiście osoby, które nie są pewne, czy mają wątpliwości, tak nam przynajmniej mówią, czy ja będę rodzicem, czy ja sprostam, czują się bezpieczniej, kiedy. Przyjmują pod dach dziecko i wiedzą, że to dziecko będzie za chwilę miało unormowaną sytuację prawną i wtedy będzie mogło trafić do rodziny adopcyjnej. I no, uznają, że fajnie, że, że, że można było temu dziecku pomóc, i tak się zdarza, ale bardzo często zdarza się, że nawiązuje się właśnie ta więź, to zakochanie. I rodzice, którzy przyjęli dziecko na chwilę. Chcą zostać rodziną y, adopcyjną i w pierwszej kolejności, zawsze jak już dziecko można adoptować, bo sytuacja prawna na to pozwala, to te rodziny oczywiście mają pierwszeństwo i mogą takie dziecko zaadoptować. Mamy takie rodziny, które zaadoptowały pierwsze dziecko, ale później poprosiliśmy, żeby może jeszcze jedno, ale no już drugie niekoniecznie, ale no tak, do pieczy zastępczej na chwilę, a to dobrze oczywiście. Zaadoptowały drugie, a trzecie, czwarte i piąte przebywa w pieczy zastępczej. Także takie rodziny też mamy. To wszystko trochę tak nie współgra, dlatego że mamy ogromny problem generalnie w XXI wieku z bezpłodnością, a tutaj mamy dużo dzieci, które są oddawane. Natomiast może ktoś z Państwa chciałby przytulić dziecko, tak jak się przytula tego opolutka, który symbolizuje właśnie rodzinę, jakby zastępczą. I tu będzie cała wspaniała akcja. No to powiedzmy Pani Małgorzato, o co chodzi z tym opolutkiem? No i jak można zostać tą rodziną zastępczą dla niemowlaka? Opoludek towarzyszy nam już od wielu lat. On jest przemyślany, to jest taki tato opolutków, bo on jest bardzo duży, dwustronny, tak, poduszeczka, maskotka. Generalnie opolutka jest mniejsza, ta poduszeczka, która stanowi brzuszek to ma 25 na 25 cm, taki mały. Ale też się da przytulać. Jasiek. da się nie tylko przytulać kilkaset takich opolutków już jest w rękach dzieci. Najczęściej dostają opolutki dzieci, które odbieramy z z rodzin dysfunkcyjnych i to jest taka pocieszanka. Też nasi pracownicy kiedyś zauważyli socjalnie, że dzieci nie przytulają się do swoich misiów, maskotek, a bardzo często wypłakują się do swojego Jaśka. I jak jest potrzeba no, zabrania dziecka z domu, Bieg, to zabierają jaśka. często właśnie taki. Brudny, no już taki mocno podniszczony jasiek, i tam do tej poduszki w tych pierwszych dniach w rodzinie zastępczej się po prostu przytulają, coś tam do niej, opowiadają, więc ta nasza maskotka to jest taka poduszeczka, która, do której się można przytulić, której wszystko można powiedzieć. Dzieci większe wiedzą, że, że opoludek słucha i spełnia życzenia. Małe dzieci mamy też takie ładne zdjęcia które już same, czy mają butelkę z gorącym mlekiem, to właśnie w tym Opolutku, bo ta poduszeczka pozwala na to, także jest to przemyślane. I co roku wykorzystujemy Opolutka właśnie do kampanii. Chodziliśmy już i, i do kościołów z Opolutkiem i w różne miejsca, bo ciągle nam tych kandydatów no brakuje. No i teraz kolejna kampania. I teraz kolejna kampania. Opolutki zasypią opole, czy znaczy, najpierw będą y, siedziały na wszystkich biurkach naszych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, czyli ponad 200 biurek z opolutkiem, który będzie trzymał tabliczkę, zostań rodziną, zastępczą i numer telefonu. Następnie wkroczymy do Urzędu Miasta. Chcielibyśmy też zaapelować. Ja myślę, że rozmowa z Panią pomoże mi w tym, że zadzwonią Apelujemy. do nas nie wiem, być może restauratorzy, może jakieś zakłady usługowe Poprzez... innym miejscem, które Państwo wymyślicie i, i że się tym zainteresuje i że do nas zadzwoni może chociaż co dziesiąty który do nas zadzwoni, zostanie rodziną zastępczą mm. i to wtedy w ciągu kilku miesięcy, tak do końca roku, załatwilibyśmy cały problem i miasto Opole byłoby pierwszym miastem w Polsce, gdzie każde dziecko wymagające czasowej bądź stałej opieki innej rodziny, takie miejsce by znalazło. I ta osoba, która się podejmie już tego wyzwania, co na, co na jakie wsparcie z waszej strony, ze strony miasta, państwa może liczyć? To nie jest tak, że ta osoba zostaje sama. W momencie, kiedy dziecko adoptujemy, to to jest nasze dziecko i wszystkie zobowiązania są po naszej stronie. Ale kiedy jesteśmy rodziną zastępczą, to otrzymujemy co miesiąc środki pozwalające utrzymać to dziecko. Jeśli przyjmujemy małe dziecko, musimy kupić wózek, kołyskę. Na to wszystko też dostajemy środki. Jeśli przyjmujemy większe dziecko, dostajemy środki, żeby kupić biurko czy tapczanik. Oczywiście macierzyńskie i tacierzyńskie obowiązują. Wszystko, wszystko oczywiście, wszystko się należy. Wszystkie urlopy macierzyńskie, tacierzyńskie i również pierwszeństwo w przedszkolach w Opolu, te rodziny. Mają, jeśli chodzi o uzyskanie miejsca, co nie zawsze jest też proste. No a rodziny, które decydują się sprawować opiekę nad co najmniej trójką dziecka, oprócz środków na utrzymanie dzieci, dostają wynagrodzenie. Dlatego nazywamy te rodziny rodzinami zawodowymi. Mhm. Mam troje dzieci, to już nie muszę iść do pracy. No, czasem trudno jest do pracy iść i wychowywać trójkę dzieci, chociaż można. Mieliśmy panią, która była nauczycielką, pracowała na puetatu, a od nas również otrzymywała wynagrodzenie. Dzieci były w świetlicy w szkole. To nie jest żadne przeciwwskazanie. W naszym mieście to wynagrodzenie wcale nie jest takie małe, bo ustawa mówi, że nie może to wynagrodzenie być niższe niż najniższa krajowa. U nas to wynagrodzenie jest kosztem 5 tysiąca. Czy jest jakieś ograniczenie też wiekowe? Bo być może, tak sobie teraz myślę na gorąco, mógłby to być taki test. Oczywiście wiadomo, bo Wy i tak wcześniej sprawdzacie predyspozycje, ale mimo wszystko test taki w pełni dla tych młodych ludzi, którzy jeszcze nie zostali rodzicami um, czy są w stanie, jak się czują Czy są jako betowi. matka tak. i ojciec, e, gdzie oczywiście to wszystko wiadomo, że to jest też pod kontrolą, więc to nie że dajemy komuś, a sprawdźcie sobie, ale m, to mogłoby być też takim m, sprawdzianem tych emocji w nas samych, prawda? Tak, i dlatego też w ramach tej kampanii chodzimy na wyższe uczelnie, rozmawiamy z absolwentami, już ze studentami ostatnich lat, bo to jest dla nich też alternatywa. W naszym mieście, jeśli ktoś decyduje się zostać zawodową rodziną zastępczą, to Również może otrzymać od nas na czas pełnienia tej funkcji mieszkanie, mieszkanie urządzone, za które nie płaci, płaci tylko za media. No, często młodzi ludzie nie, nie mają jeszcze zdolności kredytowej czy tego pierwszego mieszkania, więc też jest to jakaś ciekawa propozycja, ale muszę powiedzieć, że z mojego doświadczenia wynika że najmniej młodych właśnie ludzi e, interesuje się tym tematem. Najwięcej rodzin, które udaje nam się pozyskać, to są rodziny, to są osoby w średnim wieku. To są ludzie, których dzieci gdzieś wyjechały na studia, poza Opole i taki trochę syndrom opuszczonego gniazda, bo mam 50 lat, dziecko moje już tam coraz rzadziej do domu przyjeżdża, a ja jeszcze czuję się silny, żeby no nie wiem, przytulać, się na mecz. To ja się na łapię mecz. na te statystyki chyba. Drodzy <laughs> no Państwo, to jest na pewno fantastyczny symbol, który mam nadzieję, że będzie Państwu przypominał, i mam nadzieję, że Państwo. Zasypiemy miasto. miasto. Tak. I on ma po to Państwu przypominać o tych porzuconych dzieciach, że być może warto spróbować. Nic nie stracimy, a tylko możemy uszczęśliwić. Jakieś dziecko i być może siebie samych, y, opiekując się, dając radość, miłość, a wsparcie jest z Waszej strony ogromne. Czyli y, wystarczy po prostu co? Zgłosić się do Was. Zostań rodziną zastępczą. Takie jest hasło naszej kampanii. Miejski Ośrodek Pomocy, Pomocy Rodzinie, rodzinie okolę, kontakt, tak. rozmowa, resztę wszystko Pani Małgorzata powie lub jej pracownicy, jak to ma wyglądać. A my trzymamy kciuki za wszystkie dzieci i polecamy naprawdę wspólnie z Opolutkiem, Otwórzcie swoje serca i dajcie tym, którzy potrzebują miłości, czułości, zwłaszcza dzieciom. Dziękuję serdecznie Dzięki. za rozmowę.